Trwa remont w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności imienia generała Ziętka w Ustroniu. Jak to wygląda na chwilę obecną? Na jakim jesteście etapie? Tak, trwa remont bloku operacyjnego. W zasadzie można powiedzieć, że ta pierwsza część remontu, czyli wykonanie dwóch nowych sal operacyjnych, ona na pewno już jest za połową, na razie zgodnie z harmonogramem i mam nadzieję, że te terminy zostaną dotrzymane, czyli gdzieś w sierpniu, może nawet wcześniej, w lipcu. No, ekipa remontująca, firma Complex przeniesie się na drugą część bloku operacyjnego, gdzie zostanie wykonana trzecia sala operacyjna. Remont jeszcze trochę potrwa, ma się zakończyć pod koniec roku. Blok zyska jednak nowy blask, ale przede wszystkim będzie to miejsce nowoczesne, spełniające najwyższe standardy medyczne, zapewnia prezes zarządu. Powstaną trzy sale operacyjne, centralna sterylizatornia, sala przygotowania pacjenta, sala wybudzeniowa pacjentów, no i przede wszystkim ten blok będzie spełniać wszystkie wymagania epidemiologiczne, bo jeśli chodzi o ten blok operacyjny, który teraz funkcjonuje, no to na pewno to już nie są te standardy, które teraz obowiązują. Poprzednie zarządy, poprzedni dyrektor no planowali tą inwestycję. Dwa lata temu udało się pozyskać zarządowi środki z funduszy unijnych, ponad 10 milionów. No cała inwestycja to 16 milionów dzięki wsparciu właściciela, dzięki wsparciu województwa samorządowego. To jest ponad 6 milionów środków. No uda się tą inwestycję zrealizować. Szpitalne remonty to konieczność. Nieuniknione w tym czasie są pewne niedogodności, z którymi niestety muszą liczyć się pacjenci. No nie da się, żeby w ogóle nie było słychać przede wszystkim tych prac, zwłaszcza wyburzeniowych, ale to był ten najgorszy moment, to był początek tej inwestycji, czyli prace wyburzeniowe teraz jest o wiele ciszej i spokojniej, ale oczywiście od strony takiej zabezpieczenia, czy bezpieczeństwa pacjentów, bezpieczeństwa epidemiologicznego, to wszystkie warunki spełniamy, operacje wykonujemy planowo, pacjenci są przyjmowani, ale na pewno jakieś uciążliwości od czasu do czasu się pojawiają. Szpital reumatologiczny to jeden z większych szpitali. Jak to wygląda na chwilę obecną? Ilu macie pacjentów? No my jesteśmy szpitalem, który dysponuje 220 łóżkami, 140 łóżek reumatologicznych, ponad 60 łóżek rehabilitacyjnych, no i ponad 20 łóżek na oddziale chirurgiczno-ortopedycznym. No, kolejki do naszego szpitala są dość długie. Szpital ma dobrą renomę. Pacjenci chcą się u nas leczyć, więc w zasadzie można powiedzieć, że gdyby się udało zwiększyć kontrakt, to jest szansa też, że moglibyśmy przyjmować jeszcze więcej pacjentów. Chcemy po prostu wykonywać więcej operacji, skupiamy się na tych operacjach planowych, głównie to jest endoprotezoplastyka stawu biodrowego, stawu kolanowego. No mam nadzieję, że przynajmniej podwoimy ilość operacji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.